Siemanko, jestem Ghost, to jest czwarty odcinek Let's Play Stalker ze w Prypeci. Na starcie zjemy sobie leki przeciwpromienne, bo nas szczypie od promieniowania. Co jeszcze chcę zrobić? Spójrzmy w PDA. Znać kogoś, kto interesuje się mapami. To za chwilkę. Obóz najemników. Chyba obiecałem, że w tym odcinku pójdziemy do obozu najemników, więc why not? Why the hell not? Idąc do obozu najemników, warto się uzbroić. Dobrze. Zostawimy sobie te dwa artefakty, które, jak mówiłem, potrzebne są nam do innego zadania. No, jeszcze te dokumenty sprzedamy i kupimy więcej amunicji do naszej broni. To wszystko załatwimy u tego kolesia. Mogłoby cię to zainteresować. Dokumenty jasne. I 2400 nam wpadło. Zaraz to przewalimy na amunicję. Nawet więcej, o 4000, ale kupimy, bo warto. I mamy jej sporo. Powinna nam zostać jeszcze. Która jest godzina? 19:55. Wreszcie się Szczerze masz. mówiąc, pójdziemy spać. Nie chcę atakować, będę tu w nocy. Będą źle widoczni. Poczekamy sobie do rana. Niestety, emisja nas ominęła. Trzeba coś przegryźć, a niestety oddałem żarcie najemnikom. Całe? Nie, został mi chlebek. No nic, wydropimy coś. Nie będę kupował. Trzeba odkładać hajs, a i tak dałem dużo za amunicję. W pierwszym odcinku mówiłem o karabinie snajperskim. Teraz by się przydał. Jest tam, ale nie pójdziemy po niego. Bo tam założyliśmy, prawda, lepszy celownik optyczny, który ma przybliżenie i to powinno nam wystarczyć. Tak, myślę, że spokojnie wystarczy nam ten celownik. Okej. Drobne ścinki. Właśnie spowodowane doczytywaniem terenu, bo sprintowaliśmy. Najwidoczniej za dużo. Jeżeli się uda, to spróbuję wykonać w tym odcinku jeszcze jeden większy quest. Dla bandytów. Jeżeli się nie uda, to będzie to w następnym odcinku. Może się nie udać, ponieważ walka z tymi bambusami tutaj trochę potrwa. Warto się tam przyłożyć i nie paść. Zapiszę grę, już nie pamiętam kiedy zapisywałem ostatnio. Dlatego warto to zrobić. Tam jest bandyta. Idziemy po najemników. Tutaj w pobliżu znajduje się też śmigłowiec, ale dostanie się do niego jest nieco skomplikowane. Niemniej damy radę. O, właśnie jest tam. Niestety jest na tak zwanym płaskowyżu. Jak widać, jest na górce i nie da się na nią wejść stąd. Dostaniemy się na nią, ale to później. I zwaliłem jedną rzecz. Teraz żałuję, że nie kupiłem tłumika. Bardzo tego żałuję. Bym tego gościa zdjął po cichu, a tak to narobię szumu. No nic. Zmniejszamy czułość myszki, żeby się lepiej celowało i ciul. I przeżył. Zawrót. Dobra, sprzątnijcie tego kretyna. Okej. I tam jest kilkunastu. W większości są bardzo dobrze wyposażeni, dlatego nie pchamy się tam na pałę, a spróbujemy zdjąć z dużej odległości tak dużo, jak się tylko da. Można się tam dostać na kilka sposobów. Można przejść kanałami, można podejść ich od tamtąd. Z tamtej strony, ale my pójdziemy po prostu środkiem i będziemy zabijać wszystkich, bo da się tego questa zrobić bez zabijania ich, co jest nie do końca opłacane finansowo, ponieważ z trupów wypadnie nam PDA, które jest warte niezły pieniądz. Dodatkowo mają przy sobie fajną broń, którą można sprzedać. Stosuję dosyć ryzykowną taktykę, szczerze mówiąc. Polegam na swoich umiejętnościach strzelectwa, które w tej grze, jak mówię, przechodzę już któryś tam raz z rzędu i mam nadzieję, że jeszcze pamiętam, jak się strzelało, tak żeby
celnie było. Okej. Kilku padło. Teoretycznie mam napisane, że zostało ich czterech, ale ja wiem, że jest ich więcej. Gość w egzoszkielecie. Warto go trafić w głowę. Kilka razy. No, dokładnie tak. Dostał serię w pysk. Kolejny. Ma wytłumioną broń. Podpierdzielimy mu tłumik, jak go zabijemy. No zdychaj. Pięknie. Czterech. Prawdopodobnie więcej już ich tam nie będzie. Nie będziemy brali może tej broni. Weźmiemy za to jego PDA, ten pistolet, amunicję, na pewno granaty. Jak mówię, granaty zawsze brać. Granaty są lekkie, a cenne. Weźmiemy tą broń, ponieważ ma tłumik, który sobie zdejmiemy. Jego PDA, apteczki i tyle. Zdejmiemy tłumik, zdejmiemy celownik. Ktoś idzie. Trzeba uważać. To, że jesteśmy w ekwipunku, nie znaczy, że nic nam się nie może stać. Założymy sobie nasz tłumik na naszą broń. Właściwie tyle, nie? Ta broń ma... O, jak wpadł ładnie. Ta broń ma to do siebie, że tu wystarczy do niej dokupić tłumik. Nic więcej chyba do niej nie pasuje. Nie ma ani granatnika. A kolimator jest... Kolimator jest zbudowany. Znaczy, to nie jest kolimator, to jest... Celownik optyczny. Bum. Nie chcę twojej broni w dupę sobie wsadzić. Tej też nie chcę. Okej. Zostało dwóch. Cholera wie, gdzie oni są. Pewnie gdzieś tu. Ale szkoda, że jest tak ciemno. A my nie mamy noktowizji. Poświecimy sobie. Okej, ten nie żyje. Jeszcze jeden. Mamy tutaj całkiem fajne obozowisko na górze. Znajdziemy sporo jedzenia. Amunicja, jedzenie, laptop. Po laptopa tu przyszliśmy. Gdzie to jedzenie? Pamiętam, że była tutaj półka pełna żarcia. Albo nie? Nie, no była. O kurde, nie chcę tam spaść. Jest ostatni. Okej, nikt nie przeżył. A, żyje. Nie, nie żyje. Nie chcę twojej broni, ale z chęcią poczęstuję się jedzonkiem. Zjedzmy sobie apteczkę, mam ich aż 16 sztuk. Z czasem będę je sprzedawał, bo będę miał ich pełno. Ale na razie 16 sztuk to wcale nie jest tak dużo. Okej, poszło dużo szybciej niż się spodziewałem. Ten filmik ma dopiero 8 minut. W takim razie wrócimy się i zrobimy zadanie, o którym wcześniej mówiłem. Przy okazji weźmiemy kolejne zadanie od Sowy, czyli handlarza, który nas nie lubi, a my nie lubimy go. Z powodu jego głupich odzywek, których chyba jeszcze nie słyszeliście. Bo zawsze wychodzę od niego, zanim zdąży się odezwać. No tak czy siak. Ładny widok. Klimatyczne żurawie. W tym miejscu mieszka Noe, a to jest Arka Noego. Barka Noego. Chyba Barka. No to świrus. Noe to świrus, ale jest on dosyć mocno powiązany z historią z poprzednich części. Jest to przyjaciel bohatera z pierwszej części, którego spotkamy też w tej części, ale później. Niestety powaliło go od, nie wiem, od promieniowania, od mutantów. Można do niego iść w przypadku dostania się do tamtego śmigłowca. On nam pokaże drogę. Niemniej ja tą drogę znam i nie pójdę do niego. Pokażę wam od razu, gdzie iść. Zaoszczędzę na tym nieco czasu. Będzie to nieco praktyczniejsze. Okej.
Jesteśmy już koło naszych kumpli. Ładne są te dźwigi. Fajnie wyglądają. Gdzieś tutaj jest nasza łódka. Jest i tutaj. Tak, to ta. Denerwuje mnie w Stalkerze fakt, że postać się męczy. Znaczy to, że się męczy, to nie jest takie głupie, tak? No wiadomo, no, nikt nie może biegać w nieskończoność. Tylko on się męczy trochę jednak za szybko. Już jest głodny. Żarcia nam nie starczy. Elo. Wróciłem. Zdrowie. Pogadamy z tym kolesiem. On kupił od nas mapy, znaczy nie kupił ich od nas. To jest przewodnik, który prowadzi nas pomiędzy obszarami gry. No ale takie, można powiedzieć, że teleport do innych obszarów gry. No więc mu te mapy mamy niższe ceny, bo oczywiście nie pomaga nam z Afriko. Idziemy do tego gościa tutaj. No ja tam. No tak tam, że mam dla ciebie twoje śmieci. PDA. Kolejne PDA, jak mówiłem, warto tych gości było zabić, bo oni mieli ze sobą PDA, ci najemnicy, i za każde to PDA dostałem po tysiaczu i 2000 za laptopa. Czy ma dla mnie robotę? Nie ma więcej roboty. Będzie miał później. I handel, handel, handel. Co my możemy z tobą pohandlować? Scott ma dwa antybiotyki. Wiem, że znalazłem jeden. Skądś mam jeszcze jeden. No nic. Dobrze, to dobrze. To już więcej ich nie potrzebuję. Pójdziemy do naszego schowka. O, dlatego go nie lubię, bo ma głupie teksty. Zostawimy tutaj ten celownik. Nie jest nam potrzebny, a szkoda, żeby go nosić. Ten pistolet też. Do tego pistoletu nie mamy amunicji, więc też go zostawimy. Za chwilę i tak zdobędziemy lepszą broń. Drugorzędną. Mała podpowiedź. Weźmiemy ze sobą tą amunicję. I pójdziemy pogadać z bandytą. Czyli? Sultan chce cię widzieć. Dobra, on ma dla nas taką robotę, że chce, żebyśmy napadli stalkerów. Dlatego pójdziemy pogadać ze stalkerami. To jest taki właśnie ten brodacz. On jest takim, jakby to powiedzieć, nie jest przywódcą stalkerów, ale jest takim jakby przedstawicielem. Okej, zostaliśmy z tym gościem, poszliśmy do bandytów, powiedzieliśmy, że im pomożemy napaść na stalkerów. I tak też tutaj jesteśmy. Co się dzieje? Czemu strzelają? Tak czy siak. On chyba strzelił. Okej. Popełniłem błąd. Granat. Ale walnęło. Popełniłem błąd, ale może będzie git. Musimy pozabijać bandytów. Okej, okay. No to tyle. Niestety jest środek nocy i gówno widać. Pójdziemy sobie do stalkerów, pogadać z nimi. Oni powinni dać nam nagrodę. Potem od brodacza znowu dostaniemy nagrodę. Elo. Hajsu nie dał, ale dał bandaże, apteczki. W sumie dobrze nas nagrodził. Przydatne rzeczy do mnie dał, śmieci. Zdaję sobie sprawę, że nic nie widzicie, dlatego będę świecił pod nogi, żebyście mieli cokolwiek przed sobą. Będziecie widzieć krzaki. W sumie nie widzę dużo więcej od was. Tak wiem, już schowałem. No bądź tak łaskaw i przestań pieprzyć cały czas o tym samym. I będzie tutaj teraz takie zadanie, można powiedzieć, że bonusowe.
Można je wykonać tylko teraz. Jeżeli poczekalibyśmy, to już więcej nie mamy opcji, żeby to zadanie wykonać, a jest to zadanie dosyć istotne w późniejszym etapie gry, dokładnie w drugiej miejscówce. A dokładnie to, co zdobędziemy tutaj, chodzi o jedno z PDA. Boję się jednego. Jest cholernie ciemno, a gdzieś tutaj kręcą się mutanty. Już nawet wiem gdzie i się od nich oddalam, na szczęście. Jak zwykle trochę sprintu i ścinki, bo gra nie wyrabia. Jeżeli będzie kolejna część Stalkera, wolałbym, żeby uniknęli tych problemów. Okej. Tutaj są nasi koledzy, Stalkerzy. Idziemy zabić bandytów. Z kim mam gadać? No stary, odłóż broń. No kurde, też mamy broń. Nie pokazuj się wrotownikom. Gasimy latarę. Na chwilę tylko, spokojnie, zaraz zapalimy, zrobimy znowu dzień. Powinien być cicho, ale walił ich pies. Pójdziemy na shifcie tylko. Bo wciskając shift i control idziemy totalnie cicho. Ale to jest zbyt wolno. Na samym shifcie troszkę hałasujemy, ale jest to względnie... Okej. Filmik. Słuchaj, mamy sporo tych artefaktów i możemy załatwić więcej. W zamian chcemy broń i dobry sprzęt. Wiesz, że mam wszystko to, co siły powinności. Więc broń i sprzęt to żaden problem. Tylko towar najwyższej jakości, bez dwóch zdań. Okej. No więc jasne, zdejmujemy ich. Zabijamy tutaj wszystkich. I bandytów, i stalkerów, którzy chcieli handlować z bandytami. Przede wszystkim uważamy, żeby nie trafić swoich. To jest głupie, bo jak trafimy swojego, to od razu nasi stają się wrogami. Na szczęście nie jesteśmy sami, jest tutaj dużo sojuszników. O kurde, to już nie żyje. Prawie padłem. Jak mówię, w tej grze naprawdę trzeba uważać. Zapiszemy sobie quick save'a gierkę. Może to głupio wygląda, jak ja tak wyskakuję na nich i strzelam, ale wierzcie mi, to jest dosyć skuteczny sposób. Jeden z najskuteczniejszych sposobów. O kurde, o kurde, o kurde, źle. Broń mi się zacięła. Co z tą bronią? Znowu się zacięła. Muszę ją naprawić. Tego też w tej grze nie lubię. Bronie się zacinają cały czas. Bez ustanku. Okej, rzemie śmieci tego kolesia. Idziemy porozmawiać z dowódcą stalkerów, który tylko... Cholera, tam cię jeszcze nas biją. Dopóki się ich nie pozbędziemy, to z nim nie będziemy mogli pogadać. Niestety. Jeszcze jest tutaj jeden bandyta. Według mojego PDA. Okej, jest. Kuku. I broń się zacięła. Super. Siema. Dał nam 2500 rubli. I dał nam... pokazał nam, gdzie jest schowek. I ten schowek mnie najbardziej w tej misji interesował, ponieważ tutaj znajduje się świetna strzelba. W moim osobistym mniemaniu najlepsza strzelba w grze. Strzelba SPS A14, czyli no SPAS 12, wiadomo o co się rozchodzi. Nie mają licencji, więc nazwy są inne, ale jest to SPAS 12 ewidentnie. Są później inne strzelby, ponoć lepsze, ale ta jest moim zdaniem najfajniejsza. Lepiej się mi osobiście najlepiej się gra właśnie tą strzelbą i to będzie moja broń druga przez większość gry. Broń zapasowa, broń do pomieszczeń, broń do walki z mutantami. Na przykład z takimi pijawkami, kiedy tych pijawek nie widać, pojawiają się zaraz przed graczem, wtedy taki strzał ze strzelby jest nieocenioną wartością dydaktyczną dla owej pijawki. Szybko uczy się, że ma nie podskakiwać.
Okej, dojdziemy tam do naszych kolegów i to będzie koniec tego odcinka. Co będzie w następnym, szczerze powiedziawszy, nie wiem, nie pamiętam, ale dowiemy się niebawem. Może pójdziemy do któregoś ze śmigłowców. Okej. Wejście się masz. A to cześć. W tym miejscu zakończymy ten odcinek. Pamiętajcie, żeby lajkować, subskrybować, komentować. I zapraszam na następny odcinek. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.